No, witam chłopcy, będziemy się edukować. BMW E92 Coupé, silnik 3-litrowy diesel, 6-cylindrowy, 231 koni. No, robiłem dosyć karkołomne tutaj ruchy, ale tam opiszę pokrótce, jak dojść do między innymi na przykład do wymiany świec żarowych, do wymiany modułu napędzającego te świece, który jest tutaj, w ogóle jak odkręcić kolektor sący, dlatego że trzeba odkręcić kolektor sący, żeby dostać się do czy do świec właśnie, czy do tego sterownika świec, czy w ogóle cokolwiek zrobić tutaj pod kolektorem. Poza tym kolektor, ja jestem tego zdania i ja mam taką politykę, że jak coś rozbieram i po drodze widzę jakieś nieporozumienia, tutaj czytaj na przykład bardzo duża ilość sadzy, bardzo duża ilość nagaru, to ja czyszczę i dopóki nie zrobię jakby na glans, to nie skręcam, nie zakładam, nie robię takich rzeczy. Robota musi być arcyprecyzyjna, samochód jest wymagający, silnik jest, no wiadomo, ma dużo koni, a poza tym to nie ma żadnego znaczenia, nawet jakby to był 1-1, to trzeba robić robotę raz, a porządnie, a nie wracać do tego i tylko skupiać się na tym, jakby co jest do wymiany. Także u mnie nie ma żadnej popeliny na żadnym etapie. I teraz tak, po kolei wam powiem, jak dojść do tego etapu. Tutaj wiadomo, ja mam tylko i wyłącznie dwie ręce, telefon trzymam w jednej ręce, w drugą mam wolną, będę tam coś ewentualnie pokazywał, dlatego nie jestem w stanie rozkręcać to przy was. Musiałem się troszeczkę przygotować, tak jak widać teraz w tym momencie, rozłożyłem sobie śruby, jakie tutaj było mi odkręcić, żeby dostać się do tej postaci. Rzeczy mam już osobno rozkręcone, pewne typu osłony, także będę tłumaczył. Jak ktoś jest kumaty i gramotny, to bez wątpienia zrozumie. Jak ktoś jest niekumaty, niech ucieka stąd, niech oglądnie, nie wiem, tam coś na Nickelodeon, jakąś bajkę, bo to nie jest dla... No musi być ktoś po prostu mieć pojęcie jakieś o mechanice samochodowej. Jak ktoś nie ma, to radzę, żeby się za to nie zabierał, bo można popełnić błąd kosztujący dosyć sporo i później nie ogarnąć tego. Sprawa nie jest trudna, ale mówię, jakieś tam wymagania są, jakieś umiejętności manualne. Więc tak, żeby odkręcić kolektor, no to wiadomo, pozbywamy się osłony silnika. Ta osłona jest tutaj. Cztery śruby imbusowe, bodajże tam piątka, nie pamiętam, tam jeżeli chodzi o rozmiary kluczyków, jakie tu się używa, no to też nie przesadzajmy, nie będę wszystkich pamiętał, nie ma to znaczenia. Odkręcamy osłonę, później kolejno, żeby się dostać do osłony, która jest tutaj zamontowana docelowo, osłona silnika, takie przedłużenie tej osłony silnika, no to niestety musimy rozebrać ten samochód włącznie z tym, co ja tutaj mam, czyli całe podszybie musi być rozebrane, żeby pozbyć się tej osłony. Może nie całe, bo tam jakbyśmy się uparli, to rozbierzemy tylko tą środkową część, ale docelowo i tak do tej całej roboty musimy się pozbyć całego podszybia. Czyli tak, osłona silnika, kolejno odkręcamy podszybie. Podszybie odkręca się w następujący sposób. Na ten duży element tutaj podszybia, to jest tak, tutaj w narożnikach są, tu jest jedna śruba, tam jest druga, na kluczyk 8, tutaj dokładnie, w tym miejscu. Tutaj, tak jak widzicie, i to są takie śrubki, tu, to jest to i to. To odkręcamy te główne podszybie. Tam jest ono wciśnięte, jakby w ten element plastikowy jest tylko i wyłącznie uszczelka. Pozbywamy się z boku takich osłon, które tutaj osłaniają z prawej i z lewej strony zbiorniczek hamulca, z prawej strony tam jest elektronika. Pozbywamy się tych osłon, odczepiamy to, nazwijmy to podszybie razem, taki to jest stelaż do filtra kabinowego. Tam jest na tym też przekręcony filtr. Filtr od razu polecam wcześniej też odkręcić, czyli odkręcamy ten element filtra. Tam jest 6 śrubek tego typu tutaj, przygotowałem, proszę bardzo, takich 6 odkręcamy. 4 są te łapaki, o tutaj, już powietrza, tutaj tak jak pokazuję, to są 4 i 2 są tutaj tak jakby z przodu już trzymające bezpośrednio tą osłonę filtra powietrza. Zresztą po kolei też będziecie wiedzieli, jak odkręcić na przykład filtr powietrza, jak ktoś chce wymienić filtr kabinowy, nie powietrza silnika, tylko kabinowy, ten co doprowadza powietrze do kabiny. To jest właśnie tych 6 śrub. Polecam odkręcić, później pozbywamy się tego plastikowego elementu, który jest tutaj, tak? Wyciągamy go. Później, żeby zlikwidować to podszybie, też ja polecam to odkręcić, ale jeszcze, zaraz, wcześniej, bo tutaj jest taki element też,
Za tym plastikiem tu jest taki element nieduży plastikowy, który jest na trzy śruby przymocowany i te trzy śruby to jest to. Jedna jest metryczna, proszę bardzo, kluczyk dziesiątka i dwie dziesiątki po boku takie powiedzmy blachowkręty, chociaż one się wkręcają w plastik, to nie jest do blachy. Także takie trzy, tego elementu tu nie mam, nieważne, po drodze sobie go znajdziecie tam w samochodzie swoim, tak? Więc takie coś się pozbywamy. To, żeby odkręcić ten plastikowy element, to pozbywamy się wycieraczek. Wycieraczki wiadomo, najpierw kapturki, kolejno odkręcamy zajeści 17, pozbywamy się ramion całych, wycieraczek ściągamy je i mamy to całkiem luźne. W międzyczasie, bo ja mogę teraz kolejność troszeczkę pomieszać, nie wynika to z jakiejś mojej złośliwości, tylko po prostu chcę jak najszybciej wam to podać, a wy sobie to ułożycie chronologicznie. Tutaj jest śruba centralna, która trzyma rozpórkę, która trzyma to, że karoseria naszego samochodu, no dostająca dosyć duże przeciążenia, bo można tym samochodem lecieć dosyć szybko, mi się udało na niemieckiej autostradzie około 260 na godzinę, także tutaj jest taka rozpórka, odtąd ona idzie do kielicha, proszę bardzo, tutaj i to też musimy się bezwzględnie pozbyć. Pozbywamy się w następujący sposób. Tu odkręcamy tą śrubę całkowicie, tak? A tutaj poprzez tą zaślepkę. Tą zaślepkę tam jest taki, zresztą ja wam pokażę. To jest zaślepka. Ona jest normalnie, jak jest zamknięta, to jest w pionie. Odkręcamy lekko, wyciągamy ją i w środku mamy tą śrubę. Tą śrubę wystarczy tylko i wyłącznie poluzować dosyć mocno, dlatego że tutaj te rozpórki są w formie widełek. Tutaj wchodzą jako widełki. Z jednej strony odsuwamy je i z drugiej strony odsuwamy je, wyciągamy je, całkowicie ich się pozbywamy, z jednej i z drugiej strony. Tu jest do jednego kielicha przymocowana i tu do drugiego. Dwie rozpórki, które będą nam przeszkadzać, żeby dostać się w ogóle tutaj do silnika. Musimy się ich pozbyć bezwzględnie, jakby na którymś tam etapie przy ściąganiu tych osłon pozbywamy się tych właśnie rozpórek. Jak już mamy tak to rozbebeszone, tak jak teraz tutaj to widzicie, no to mamy pełen dostęp do kolektora, tak? Kolektor ściągamy po to, żeby na przykład wymienić świece żarowe. Również na przykład kolektor ściągamy po to, jak mamy wycieki z silnika dosyć intensywne po tej stronie lewej silnika tutaj i w dół one lecą, po prostu firana z syfu czarnego. Ten syf się bierze, no oczywiście w jakimś sensie prawdopodobnie przepuszczającej turbosprężarki delikatnie albo w ogóle z zaworu EGR, gdzie te spaliny mieszają się z olejem i to wszystko później mamy niestety w kolektorze ssącym. Jest to potworny syf, straszny nagar w kolektorze, straszny nagar na kanałach dolotowych, tak jak widać. Znaczy u mnie już tego nagaru nie widać, bo ja tu bardzo ciężko pracowałem nad tym, żeby to wszystko wyczyścić, bo mówię, jestem skrupulatny dosyć gościu, także u mnie musi być robota wykonana perfekcyjnie. I jest! Jak ktoś ma co do tego jakieś wątpliwości, przykro mi. Teraz tak, kolektor jak czyściłem i jak czyściłem na przykład tutaj te doloty. Karkołomne zadanie, ogólnie rzecz biorąc, wpuszczanie tam płynu i lanie bezwiednie tam płynu do środka nie polecam, bo zatykamy tam, może nic by się specjalnego, tragicznego nie stało, znaczy inaczej, jakby było to ten płyn pomieszany z tym całym nagarem, który tam wypchniemy, no to pewnie by to miało jakieś skutki negatywne, ale ja zrobiłem następujący sposób. Nawilżoną jakimś preparatem, na przykład benzyną ekstrakcyjną, szmatę, wcisnąłem tam, dosyć dużo tej szmaty, powiedzmy, wciskamy, dużo, żeby ona tam skumulowała się na dnie tego kanału. Później, w związku z tym, że ten nagar, powiem wam tak, kupiłem różną chemię, naprawdę 10 preparatów różnych. Próbowałem tutaj wszystkiego, co ewentualnie ten nagar jest w stanie rozmiększyć. Wprost powiem, nie będę ściemniał, nie ma preparatu, który jako tako rozkruszy ten nagar, tak? Bo to jest, umówmy się, to jest struktura już przypominająca ciało stałe i jako takie rozkruszenie niemożliwe. Ale wszelakie rzeczy typu jakaś tam nawet ropa, benzyna ekstrakcyjna, nawet nitro, uważam, że tutaj krzywdy żadnej nie zrobi. Aceton próbowałem, ale to mówię, to nie ma znaczenia. Te w zupełności wystarczą jako wspomagające rzeczy do czyszczenia, ale one nie wyczyszczą nam tego i nawet jak kupimy jakieś fabryczne preparaty, one i tak nie pozbędą się tego nagaru. Nagar czyścimy tylko i wyłącznie niestety za pomocą fizycznej pracy, ocierania, tarcia, że tak powiem skrobania i tak dalej, bo inaczej jest to niemożliwe. Także nie łudźcie się takim czymś, że wpuszczacie jakiś tam preparat do kolektora dolotowego, zapalacie silnik i troszeczkę, to wiecie co, to tylko taki kurz zleci, a nie, na pewno nie wyczyszczycie tego nagaru, który jest, tak jak powiedziałem, już bardzo, bardzo zaawansowanie wciśnięty, znaczy nie wciśnięty, tylko przyklejony do ścianek. Więc tak, kontynuując, wciskam szmatę, tak? Ta szmata jest na dnie nawilżona.
skrobie, normalnie skrobie, na sucho skrobie ten syf, który tutaj się znalazł na ściankach. To wszystko spada mi w dół, na dół. Zlatuje. Powiedzmy, że już tu wyczyściłem w miarę to, wyciągam tą szmatę powoli. Wyciągając, tutaj jednocześnie mam odkurzacz. Dosłownie odkurzacz taki warsztatowy, który wciąga mi ten syf. Wyciągam razem z tym syfem, odkurzam. Później oczywiście tam do środka mam odkurzacz z takim zwężeniem. Pokazałbym wam go, ale... O, tu mam, zaraz pokażę. Proszę bardzo, to jest ten odkurzacz. Widzicie, jedna ręka i dwie ręce i taki jest problem. Tak to wygląda. Podciśnieniowy odkurzacz, rurka, którą wysysałem na gar, to później idzie gdzieś tam, powiedzmy, w świat, gdzie nastawimy, tak? Także takim czymś wysysałem ten nagar tego syfu z kolektora. Jeżeli chodzi o ten element już przysilnikowy, bo rozbierać tego to jest arcykarkołomna robota, to oczywiście nikt tego nie będzie robił, tak? Wiadomo, że ten element tutaj stały, który jest na stałe otwarty, który wpuszcza, zasysa powietrze, silnik tu jest dużo bardziej zasyfiony, nazwijmy to, niż tu, gdzie są tak zwane klapy, tak? Tu mamy klapy. One w odpowiednim momencie nam się za pomocą podciśnienia, tutaj mamy gruszkę podciśnienia, tak jak widać tutaj, i one działają w ten sposób, ja zademonstruję może, z daleka odsunę. Widzicie? Jak podciśnienie wessa, że tak powiem, tą gruszkę, to klapy się otwierają albo zamykają, tak jak widać. Te klapy wszystkie można rozebrać, żeby pomóc sobie w wyczyszczeniu kolektora. Mianowicie tutaj na kluczyk Torx odkręcamy każdą klapę, są dwa kluczyki, to najpierw pozbywamy się tego pręta sterującego. Jest to do rozebrania, wydedukujecie sobie. Jak odkręcicie te dwie śruby, wysuwamy klapę. Trzeba uważać z chemią ogólnie rzecz biorąc, dlatego że ta klapa posiada takie już, powiedzmy, ja bym powiedział, zalane uszczelki, tak? I one są niewymienne, także to jest niemożliwe, żebyście wymienili, jak je za bardzo rozpuścicie, albo za bardzo je zniszczycie, naciągniecie, czy coś się stanie. Także bardzo bym uczulał na to, żeby jak czyścicie te klapy rozebrane, tak, to co tam się rusza, żeby owszem, drapać, skrobać, ale robić to delikatnie, żeby nie uszkodzić tej struktury gumowej, która spowoduje później, że nie będzie to wszystko szczelne, nie będzie chodziło. Wiadomo, że tutaj mam już założone nowe uszczelki, to jest absolutny elementarz, to nie muszę tego mówić, czyli kupujemy cały zestaw uszczelek. On się składa z tych sześciu tutaj dolotowych uszczelek, tam gdzie są klapy, tam gdzie klap nie ma, i jednej uszczelki, która jest tutaj przy EGR-ze, tak? Bo to się rozkręca na cztery klucze. Teraz tak, jeżeli chodzi o ściągnięcie samego kolektora, można go ściągnąć razem z EGR-em. Nie trzeba rozkręcać EGR-u najpierw jako pierwszego, ale docelowo później ten EGR bezwzględnie trzeba odkręcić, dlatego że tu mamy dosyć duży dostęp przez taką dużą średnicę do tej całej powierzchni w środku wewnętrznej kolektora i będzie można to po prostu jakimś skrobakiem, jakimś preparatami, jakimś pędzlem, musicie improwizować, to po prostu wyczyścić. Także docelowo to można to odkręcić też na silniku, mając kolektor przykręcony i sam EGR, no bo oczywiście, jeżeli ktoś ma do wymiany EGR, no to nie będzie ściągał kolektora, to jest logiczne, ale ja mówię, jak już mamy ściągnąć kolektor ssący razem z EGR-em, jest to możliwe, tak? Bo jak nie, no to trzeba trochę się pogimnastykować, dlatego że te dolne śruby tutaj od EGR-a, które są pod spodem, szczególnie jedna, jest trudno dostępna, ale wszystko jest możliwe do zrobienia, tak? Żeby w ogóle tenże EGR ściągnąć, no to pozbywamy się tak, zawleczka idzie do góry, tak, od tego węża dolotowego, zawleczka do góry, tutaj rozkręcamy opaskę, która łączy nam ten przewód od EGR-u, tutaj, od spalin, no i ten EGR ściągamy, tak, jedna kostka tam zdaje się jest, jeden wąż trzyma na takiej podstawce, tam widzieliby, zobaczycie tam, to nie będę takich banałów tłumaczył, bo to jest idiotyczne. W każdym razie tak, jak już wyczyściliśmy sobie kolektor, bo mówię o tym, że jak ściągamy kolektor nawet do prac innych, no to ja akurat, kurde, no szlak by to trafił, muszę to z tego dzika wyłączyć, bo moment. Dobra, mamy, kurwa. Niepotrzebne to było. Dobra, więc tak, czyścimy, tak? Ja mam takie wyciory, ja wam pokażę, co ja mam. O, takiego typu wyciory druciane, widzicie to? To jest druciak ogólnie i na to nakładałem szmatę, nawijałem trochę szmatą z płynem, z jakimś tam preparatem, troszeczkę tym wyciorem tam po prostu, żeby trochę ten na sucho pozbyć się tego nagaru, później tym odkurzaczem, później przedmuchiwałem, że jakby wdmuchiwałem, to jest to do zrobienia, panowie, jest to do zrobienia, trzeba trochę inwencji twórczej i zrobicie to, wyczyścicie na tyle, na ile jest to po prostu możliwe. Kolektor mam wyczyszczony dosyć naprawdę ładnie, nie mogę wam teraz pokazać wewnątrz, no bo jakby nie mam posakręcane, ale ten...
Oczywiście jak już mamy rozkręcony kolektor i nawet nie jest uszkodzony egier, to bezwzględnie, bezapelacyjnie jego czyścimy w środku, bo tam też jest mnóstwo nagaru. Jego rozkręcając, tam pięknie można to wszystko, no co będę pokazywał, no ja to zrobiłem w sposób, ja już się nie będę chwalił, bo to nie jest film jakby o chwaleniu się moją robotą, ale no mogę wam pokazać, to jest błysk, no to jest praktycznie, można powiedzieć, no nie jak nowy, ale w bardzo ładnym stanie, wyczyściłem go idealnie, tak, więc tak, wyczyszczone to. Dostajemy się do świec żarowych, jeżeli chodzi o świece żarowe w tym modelu, bo nie wiem jak jest w mniejszych pojemnościach, myślę, że BMW akurat tutaj pod tym względem ma przemyślany temat i te świece żarowe wszędzie są dużej średnicy, czytaj, już pokazuję świecę żarową. Proszę bardzo, oto jest świeca żarowa, ona ma tutaj dobre 10 mm, tak? Bo to jest na kluczyk, zdaje się 11, o ile pamiętam, nie, na 10, przepraszam, na 10, no i tutaj ma około 10. Mercedes na przykład to jest Gehenna, dlatego że ostatnio, no niestety, Mercedes to ma, no nie pół tej świecy, ale no prawie połowa, tak, 6 mm, no dno totalne, nie wiem jak można w ogóle, jak mógł inżynier wymyśleć coś takiego, co się nagrzewa do naprawdę dużej temperatury, plus jeszcze ogromne ciśnienie napierające na tą świecę, plus dodatkowo straszny nagar, który gdzieś tam się jednak siłą rzeczy pojawia, to, no to nie ma siły, żeby tutaj na gwincie ona nie chwyciła i po jakichś tam latach, kiedy chcemy ją wymienić, no po prostu jest tam ogromny kłopot, dlatego później te świece się urywają. Ale co do BMW, to powiem wam tak, miałem wielki opór, bałem się tego odkręcać, nie będę ukrywał, ale gdzieś tam ktoś mnie pokierował, bardziej doświadczony mechanik, żebym się nie bał, nie obawiał, stabilnym ruchem po prostu zrobił pociągnięcie. Wcześniej nie ukrywam, że tam pieściłem jakimiś płynami, takimi penetrującymi, troszeczkę tam miałem czas, dlatego tam popsikałem, trochę zostawiłem, ale wszystkie świece udało mi się wykręcić, tak? No, fabrycznie tu są montowane BRU, zdaje się, sterownik świec żarowych również jest BRU, ja zamontowałem Febi, sterownik też tam inny, ja myślę, że to z autopsji wiem i z rozmów z fachowcami, że to się sprawdza, także tam nie popadajmy w histerię, że wszystko musi być absolutnie takie samo jak to, co było montowane. Nieistotne. Świece są wymienione, świece, fajki, świec się ściąga, tak lekko naciskamy jakby na tą fajkę, tam się zwalnia lekka blokada, pociągamy do góry, także tu nie jest problem. Tutaj będziemy mieli na 100%, jeżeli to odkręcimy, poprzez to, że te uszczelki siadają i one z czasem w miarę upływu lat, one się po prostu one kamienieją i są sztywne, przepuszczają ten nagar olejowy łącznie z tą sadzą, po prostu już wydmuchują się pod ciśnieniem i tam leci po prostu jedna wielka czarna struga syfu, powiedzmy sobie tak, nie? I teraz tak, będziemy mieli tutaj jeden wielki syf, polecam to wyczyścić, jest to oczywiście też możliwe, tak? Troszeczkę pędzelkiem, troszeczkę śrubokrętem poskrobać, w dół to wszystko spuścić, ten po prostu syf tam, żeby to zleciał i na dole też później od spodu na podnośniku wyczyścić tam na dole silnik, także można to w sobie fajnie opanować, tak? Jeżeli chodzi o sterownik świec żarowych, jak ktoś mi powie, że tam wymienia to bez odkręcania kolektora, okej, okay, niech wymienia, ja nie polecam. Kolektor nie jest aż takim trudnym tematem do rozkręcenia, żeby tego nie zrobić. Tak? A iść na taką łatwiznę, na taką partyzantkę, to uważam nie jest dobre, dlatego że coś możemy później przypadkowo przycisnąć, coś oderwać, coś się naciągnie i to wszystko nie będzie funkcjonowało. I tak uważam, że tutaj przy tym temacie odkręconym kolektorze ten sterownik wcale nie jest łatwy do wyciągnięcia. Też trzeba się nagimnastykować, bo on jest przyciśnięty tymi wszystkimi kanałami wodnymi, tymi podciśnieniowymi, paliwowymi, także on jest tu, dokładnie tu, na dwie śruby, na dwie dziesiątki śruby, one są nakrętki takie przykręcone po bokach, tam jest jeden przewód doprowadzający plus zasilanie i kolejny jest sterowanie i wyjście już na świece, tak, także tam są dwie kostki się odpina i wymieniamy jakby ten sterownik świec, one często padają, także nie jest to wcale, nie powinno to dziwić, że po iluś latach, po 200 tysiącach czy po ile, że on jest, ma już po prostu dość i chce, żeby go wymienić, tak. Świece też wiadomo, że się wymienia, to jest rzecz obsługowa i trzeba do tego zaglądać. Także takie coś. Żeby odkręcić kolektor, to teraz tak, wiadomo, oczywistość te śruby, tak, które już są bezpośrednio przy kolektorze. Tutaj mamy jedenastki i to są te nakrętki, takie. One są luźne, czyli jak je odkręcimy, musimy uważać, zawsze, panowie, uważajcie, żeby żadna nakrętka, żadna śruba nigdzie nie wpadła. Ja jestem mocno uczulony na tego typu historie, jak nie daj Boże, jedna śruba zginie, to ja mogę ryć tydzień czasu, ja muszę ją znaleźć. No po prostu pod tym względem jestem chory na dekiel, ale tak mam, no. Także szukam. To są te nakrętki, które są tutaj od kolektora. Te, tu. A tu, w
tym miejscu mamy takie jakby od tutaj, mamy te śruby, które są przy kolektorze i one są, one nam nie wypadną. Tyle dobrego, że jakby je przykręcamy i one są tutaj na stałe, tak? No to mamy tego typu historię. I teraz takie coś, jak go odkręcimy już te główne, te śruby, które tutaj teraz pokazałem, wiadomo, no rozepniemy sprawy związane z EGR-em, czyli wąż dolotowy, ten główny, powietrzny i ten już z syfem, tak? Tutaj. Rozepniemy kostki, to ważnym elementem, znaczy ważnym, no takim, który musimy rozpiąć, żeby się do tego dostać, to tutaj jest całe zamieszanie. Czyli tak, to bagnet jest na takim plastikowym uchwycie, jak widzicie, i ten uchwyt jest z boku przykręcony do kolektora, na śruby, na taką śrubkę, widzicie to? Na tą śrubkę, to jest przykręcony tym uchwyt bagnetu, ten plastikowy uchwyt. Musicie tego się pozbyć, dlatego że nie wyciągniecie kolektora, zanim nie będzie uwolnione to. Oprócz tego, bardzo ciasno, bardzo mało miejsca jest, proszę bardzo, na to. Widzicie to? To są dwie kostki. Ta kostka jest do podciśnienia do klap, proszę bardzo, to jest ta kostka. Odpinamy ją, ona jest zapięta w ten sposób. Od spodu, tu jest drut akurat, od spodu naciskając ten drut, naciskając, uwalniamy zapadkę i wysuwamy. Jest tam ciasno, musicie to po prostu tam sobie poradzić. Najpierw to oczywiście rozpiąć, żeby ściągnąć ten kolektor. To jest czujnik powietrza, który też jest na kolektorze, ale na górze. Musicie go odpiąć też jako pierwszego, bo on jest dostępny na wierzchu. Nie będę obracał kolektoru, żeby mógł go pokazać. Tak jak powiedziałem, to jest materiał dla mechaników, a nie dla kucharzy. Także to odkręcamy. Tą elektrykę musimy mieć odpiętą, plastik uwalniamy. Tutaj to też polecam odpiąć od listwy. To jest do listwy wtryskowej, tak? Czujnik prawdopodobnie, nieważne. Odpinamy, dlatego że jak to odepniemy, to mamy łatwiejszy dostęp tutaj do tej nakrętki i do ściągnięcia tej nakrętki, a tak to ten przewód tutaj to koliduje, także to też odpinamy. Dobra, pozbywamy się kolektora, już omówiliśmy pozbycie się kolektora, wyciągamy go do góry, z tym nie ma tam jakiegoś zasadniczo problemu, tak? I teraz tak, na co uczulam przy montażu nieprawdopodobnie, bo to jest jakby coś, co wymaga jednak precyzji według mnie. Już pomijam, żeby sprawdzić wszystkie te podciśnienia, czy one gdzieś nie są poprzecierane, czy któryś się nie odpiął. To jest podciśnienie, to tutaj wystaje do gruszki EGR-u, tak? To, tu, widzimy? No. To podciśnienie, które tu jest odczepione, ja tu trochę wężyków powymieniałem, panowie, dlatego że no tutaj mi się coś wydarzyło, jak odczepiałem to one się urwały i trzeba po prostu to wymienić. To jest do gruszki klap. To klapy napędza, nie? To podciśnienie. Oczywiście to odpinamy, żeby kolektor. Teraz tak, na co zwracam szczególną uwagę, autopsja podpowiada. Tutaj mamy takie dystanse metalowe, które jakby nie pozwalają... Jak skręcamy ten kolektor, nie pozwalają nam skręcić za mocno, powiedzmy, tego kolektora, jednocześnie uszczelniają całe to złącze, bo tu jest taki uszczelniacz, taki dosłownie uszczelniacz. To mógłbym to rozebrać, ale też no, nie róbmy kichy, nie będę tutaj kpin robił. Odwracając to do góry nogami, jak to zakładamy, może się zdarzyć, jak będziemy celować na te szpilki, to może się zdarzyć tak, że to... Bo to można oddzielić od tej części. To jest dół, tak? Bo mamy kolektor odwrócony. To może wypaść, dosłownie wypaść i tak. Nie dosyć, że to wypadnie, może nam wypaść również to. I tu mamy sam plastik wtedy. Mamy naprawdę ciulową sytuację, nie mamy tego dystansu. Zakładając to, uważamy, żeby żadna... Mocno wciskamy te uszczelki, mocno je osadzamy. Troszeczkę można nasmarować jakimś olejem albo silikonem, delikatnie, żeby tam miały poślizg przy montażu, żeby nie były suche. Także wszystkie troszeczkę leciutko naoliwione, lekko jakimś poślizgiem, jak zakładamy. I mówię, jak zakładamy, sprawdzamy, patrzymy szczególnie, czy wszystkie tutaj szpilki się nadziały w sposób właściwy. Jak już to się nadziało, jak mamy pewność, że tu nic tam nie odleciało, nic nie zostało, nic nie spadło tam do silnika, no to oczywiście dopiero możemy zacząć to przykręcać. Przykręcanie jest banalnie proste, no bo jakby robimy odwrotną kolejność do tego, co robiliśmy, tak? To mamy omówione, no co tu mogę wam powiedzieć? Jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, no to wymiany oleju, no to wiadomo, to nie ściągamy, bo tu wystarczy ściągnąć pokrywę silnika, żeby dostać się do filtra olejowego, tak? Co tutaj jeszcze mamy, żeby jak ktoś będzie chciał pogrzebać, no tu jest na przykład czujnik na pompie wysokiego ciśnienia, tutaj. To prawdopodobnie, nie wiem, czy kolektor to zasłania? Też nie, też chyba jest dostęp, także to tam... Tu głównie pod kolektorem to jest tak, ten kruciec wodny, tutaj mamy,
Kruciec wodny na pewno, jakby chcieć do niego się dostać, to by trzeba było kolektora się pozbyć. Tak jak powiedziałem, wszelkie sterowania świec żarowych, które tutaj są, tu są też jakieś przekaźniki, ja tam nie wiem dokładnie do czego w tym momencie, nie ma to znaczenia szczególnego, ale jakbyście się do nich dostać, to wszystko znajduje się pod kolektorem, tak? Więc tutaj widzicie, co jest pod kolektorem. A tutaj są wszystkie śruby. Jeszcze raz omówię w skrócie telegraficznym. Śruby kolektora na szpilki. To wcześniej to są śruby do ramion wycieraczek. To jest jedną, tylko tutaj wziąłem, ale jest ich więcej. To tymi śrubami przykręca się osłonę silnika. Jest 6 takich. 2 są do krótkiej osłony, która jest przy grodzi i 4 do tej już dużej, tak? To jest takie coś. To są do rozpórek, które trzymają nam na wozie w zakrętach, kiedy są duże przeciążenia. To są takie rozpórki do kielichów, to trzymają te śruby. To jest zaślepka do rozpórki kielicha, którą centralna śruba. To są śruby do osłony tej, co wam pokazywałem, tej centralnej, tam ona się znajduje, nie? Na 3 śrubkach. To są właśnie takie coś. To są 2 śrubki metryczne, które trzymają ten plastikowe, to podszybie duże. Tu jest jedna gdzieś, tu dosłownie gdzieś, tu jest jedna, tam jest druga, wiadomo o co chodzi. A to są do tego filtra całego, nie? Jak chcemy wymienić filtr kabinowy. Szanowni panowie, wszystkiego dobrego wam życzę, miłej pracy. Mam nadzieję, że docenicie moją skromną pracę. Chcę wam pomóc, bo ja też zawsze jak nie wiem czegoś, to staram się zaglądać, ale nie wszystko jest i to jest taki zasadniczy problem, nie? Jak na pytania nawet nie zadawajcie pytań, bo ja tam nie mam dostępu do tego YouTube'a, po prostu wpuszczam film, puszczam materiał. Musicie sobie poradzić na bazie tego, co tutaj widzicie. Myślę, że dosyć dokładnie to opisałem i komukolwiek, chociaż jak jednej osobie pomogę, to już jest dobrze. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, Dashbur, pa! A możecie oczywiście docenić łapką w górę, tak? No bo troszeczkę przyznacie, że się napracowałem, tak? Troszeczkę, minimalnie, no. Żadnych reklam nie puszczam, także docencie to. Uszanowanie, cześć!